Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki nietypowy film, a nawet powiedziałabym, że film, którego nie było jeszcze na moim kanale, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, a jak nie, to trudno, ale stwierdziłam, że chciałabym nagrać taki film, dlatego że od jakiegoś czasu chodzi za mną taki temat. Zresztą rozmawiałam też z koleżanką, która zainspirowała mnie do tego, żeby nagrać ten film i porozmawiać sobie właśnie o tym z Wami, także dziękuję Ci, Olu. Dzięki Tobie ten film, także zobaczymy, czy sprostałam tym wymaganiom i czy się uda. W każdym razie chciałam sobie z Wami dzisiaj właśnie porozmawiać. Jest już ciemno, dlatego że niedługo wychodzę, wyszykowałam się już, więc stwierdziłam, że skorzystam z tej okazji i sobie z Wami porozmawiam. Otóż chciałabym poruszyć temat, który ostatnio dosyć często jakby przewija się w moim życiu. A chodzi mi tutaj o spędzanie czasu samemu, to znaczy bez koleżanek, bez faceta, bez przyjaciółek, bez rodziny, bez nikogo. Bardzo często ostatnio pojawiły się właśnie jakieś takie komentarze czy wiadomości do mnie. Za co Wam bardzo dziękuję w ogóle. To głównie były takie wiadomości na Instagramie, ale też właśnie na YouTubie, że niektóre osoby, nie mówię, że wszystkie, tak, ale że jesteście zaskoczone tym, jak można fajnie spędzać czas, albo jakieś takie dostaję czasami, wiecie, coś jak gratulacje, że ale fajnie, że się rozwijam i że coś robię. I to jest bardzo miłe, bardzo za to dziękuję oczywiście, ale mnie zawsze coś takiego zastanawia, wiecie, ja tak podchodzę do tego, że no to jest normalne i jakby super, ale nie widzę w tym nic dziwnego. I dopiero ostatnio uświadomiłam sobie, że niektórzy naprawdę nie potrafią spędzać czasu samemu i że to może stanowić jakiś problem, dlatego może dostaję te wiadomości, bo ktoś nie jest jeszcze na to gotów na przykład, albo nie potrafi spędzać samemu czasu, więc jest to pewnego rodzaju problem. I ja właśnie chciałam sobie dzisiaj z Wami o tym porozmawiać. Mogę Wam powiedzieć, jak ja podchodzę do pewnych rzeczy, co ja o tym myślę. Zadam też Wam na koniec bardzo ważne pytanie, uważam, od którego należałoby też zacząć. Także mam nadzieję, że Wam się temat spodoba. Będę wdzięczna też za wszystkie komentarze Wasze i Wasze opinie w tym temacie, dlatego że, tak jak mówię, mam wrażenie, że niektórzy sobie świetnie radzą i w ogóle tak naprawdę to nie jest temat poruszany i w ogóle o czym się rozmawia. A z drugiej strony niektóre osoby mogą mieć z tym problem i może warto właśnie porozmawiać o tym. Może pomogę chociaż jednej osobie, może chociaż jedna osoba, nie wiem, zainspiruje się i spróbuje zrobić coś nowego, coś, czego do tej pory na przykład się bała albo wydaje jej się, że nie lubi, bo ja też mam takie wrażenie, że to nie jest tak, że tylko ja też nie twierdzę, że wiecie, że ja Wam mogę tutaj pomóc, nie wiadomo jak i to w ogóle nie o to chodzi, ale tak jak może Wy czegoś szukacie w tych filmach i coś Was zainspiruje, tak bardzo często Wy jesteście moją inspiracją na przykład, więc to jest właśnie taka obopólna korzyść. Ale wracając do tematu. Dla mnie temat spędzania czasu samemu, to znaczy wyjście samemu do kina, do restauracji, nie wiem, na imprezę, na spacer, do teatru, gdziekolwiek tak naprawdę, nie stanowi żadnego problemu. Może wcześniej, to znaczy nie wiem, kilka lat wcześniej, nie wszystkie rzeczy mogłabym w stanie, nie byłabym w stanie sama zrobić, ale to tylko dlatego, że miałam jakieś takie ograniczenia w głowie po prostu, że wydawało mi się, że może jakoś tak dziwnie, albo że wolałabym nie, albo nie chciałabym. Myślę, że to też jednak trochę przyszło z wiekiem i przyszło z czasem, z doświadczeniem i jednak też z takimi, wiecie, historiami życiowymi, które po prostu uczą nas wiele i uczą nas siebie, uczą nas życia i bardzo wiele takich innych rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. I tutaj należałoby się moim zdaniem zastanowić, w czym tak naprawdę leży problem. Czy, bo mi, przynajmniej ja, mogę podzielić jakby niechęć do spędzania czasu samemu na trzy takie czynniki, to znaczy po pierwsze, albo wydaje nam się, że nie mamy się z kim spotkać, nie wiem, nie mamy znajomych i nigdzie nie wychodzimy, to może być pierwszy powód. Drugi to taki, że bardzo chcemy robić to ze swoim partnerem życiowym, którego aktualnie na przykład nie mamy, więc nic nie ma sensu, bo nie ma tego partnera. I trzeci powód to może być trochę taka nieśmiałość, trochę może brak pewności siebie i przez to jakieś takie właśnie ograniczenia, że nigdy czegoś takiego na przykład nie robiłyśmy wcześniej, więc wydaje nam się to dziwne. No i teraz tak, jeżeli chodzi o pewność siebie, to uważam, że to jest w ogóle zupełnie inny temat i należałoby może go też poruszyć, ale to na pewno nie teraz, bo na pewno nie mam tyle czasu. Zresztą nie wiem, czy też będzie ktoś chciał tego słuchać. Jeśli chodzi o bycie z facetem, no to jakby tutaj też mam swoje zdanie, ale tak jak mówię, no nie chciałam się na ten temat rozwlekać, dlatego że no jeżeli ktoś tak ma, to ja tylko radzę zrozumieć jakby wcześniej niż później to, że w oczekiwaniu na tego idealnego mężczyznę i jakby partnera naszego życiowego warto robić coś innego, coś samemu, a nie tylko czekać, bo takie czekanie nie ma sensu moim zdaniem. Ale tak jak mówię, to jest moje zdanie. Rozumiem, że niektórzy mają taką potrzebę, ale wiecie,
To jest fajne, jak się ma 18 lat, albo nie wiem, 23 i można sobie na to pozwolić, ale powiem wam szczerze, że ja mam do tego takie podejście, że mi jest żal mojego czasu i mojego życia naprawdę na czekanie. Na czekanie na kogoś, kto mi zorganizuje czas, kto spędzi ze mną każdą wolną chwilę, kto będzie chciał dzielić ze mną jakieś, nie wiem, aktywności na przykład. Bo to też nie jest tak, że wiecie, że nie chciałabym, żeby może ktoś tam uczestniczył w tym, bo to też nie o to chodzi, prawda? To nie jest tak, że ja wszystko też robię sama, ja też się spotykam ze znajomymi, tylko chciałam tutaj wam powiedzieć o tym, że jeżeli na coś mamy ochotę, jeżeli chcemy coś zrobić, to nie ma problemu w tym, że zrobimy to same tak naprawdę. I tak jak mówię, no mężczyzna nie zawsze jest do tego potrzebny, chyba że bardzo mamy taką potrzebę, ale tak jak mówię, no jeżeli mamy 30 lat, to nie wiadomo, ile przyjdzie nam czekać na tego partnera, więc... Dla mnie osobiście to jest strata czasu i marnowanie mojego życia, które też nie wiem, jak długo będzie trwało, na czekanie, aż ktoś mi naprawdę zorganizuje czas, więc ja taka nie jestem, ja się na to nie godzę, więc stąd jakby wynika to, że ja bardzo dużo rzeczy też robię sama i czerpię z tego przyjemność. I ostatnia rzecz to jest właśnie, to są znajomi. I tutaj należałoby się też zastanowić moim zdaniem nad tym, czy... Na przykład nie spotykamy się ze znajomymi, bo mamy takie wrażenie, że nie mam się z kim spotkać, nie ma, oni wszyscy są zajęci, ale tak naprawdę pytanie leży tutaj, jak często my wychodzimy z inicjatywą właśnie do znajomych? Jak często my coś proponujemy? Jak często wymyślamy jakby rzeczy, które możemy zrobić wspólnie, które chcemy zrobić wspólnie, a nie tylko czekamy na to, aż ktoś nam zaoferuje właśnie jakąś atrakcję, w której my możemy uczestniczyć i ewentualnie, kiedy nie mamy co robić, nie mamy nic lepszego, jakby wiecie, do roboty w domu na przykład, no to jesteśmy w stanie się zgodzić i przyjąć jakby taką propozycję, no bo żeby nie siedzieć w domu, to będziemy robiły coś. Coś, co na przykład zaproponuje nam ktoś inny. I tutaj dla mnie na przykład to też jest o tyle taka dziwna sprawa, że ja bardzo szanuję swój czas, mam wolnego czasu bardzo mało, dlatego decyduję się bardzo często na robienie rzeczy, na które ja mam ochotę, które jakby są zaplanowane przeze mnie, które chciałabym na przykład zrealizować w swoim życiu i na nie próbuję znaleźć właśnie czas, którego tak naprawdę już mam mało. To też nie jest tak, że ja robię, wiecie, tylko to, na co mam ochotę, bo jeżeli na przykład coś jest ważne dla, nie wiem, dla moich znajomych, dla mojej rodziny i chcą, żebym w tym uczestniczyła, to oczywiście też się zgodzę. I to jest właśnie z poświęceniem jakby mojego wolnego czasu na to, czego chcą inni. Ale nie ma takiej sytuacji, że siedzę i nudzę się w domu i ktoś mi zaproponuje na przykład wyjście do kina, nie wiem, na film, którego wcale nie chcę oglądać i pójdę tylko dlatego, żeby nie siedzieć w domu, bo mi się nudzi, to pójdę, żeby właśnie, tak jak mówię, nie siedzieć, bo ktoś akurat idzie. To nie, to dla mnie to jest zmarnowany czas, dla mnie to jest właśnie strata mojego czasu, który mogę poświęcić na to, na co chcę, na to, co mi pomaga w jakikolwiek sposób tak naprawdę, nie wiem, co mnie relaksuje, co mnie rozwija, co sprawia, że czuję się szczęśliwa, niż właśnie wyjście z domu tylko po to, żeby wyjść, zrobić coś, na co nie mam do końca ochoty, ale żeby, tak jak mówię, nie siedzieć w domu, to pójdę. Tutaj też myślę, że jest kwestia tego typu, że ostatnio się dowiedziałam, co jest dla mnie naprawdę też bardzo dziwne, ale to jest chyba też powszechne, że nie wszyscy ludzie mają zainteresowanie, nie wszyscy mają hobby. I są ludzie, którzy po prostu nie robią nic. I można mówić różne rzeczy, można im proponować różne rzeczy, oni nigdy nie są zadowoleni, bo nie mają właśnie swojego hobby. To jest właśnie coś dla mnie dziwnego, dlatego że ja bym mogła robić wszystko. No prawie wszystko pewnie, ale ja mam bardzo dużo różnych pomysłów i jakby wiecie, no mnie to nakręca wszystko tak naprawdę i podoba mi się to właśnie, że tak naprawdę możemy robić wszystko, że mamy tyle możliwości. I wiecie, to też nie chodzi na przykład o to, że trzeba mieć do wszystkiego pieniądze, bo nie. Właśnie o to chodzi, że świat jest teraz tak fajnie skonstruowany, że my możemy robić wiele rzeczy, na które mamy ochotę. Nawet wiecie, bez jakiegoś nakładu finansowego możemy też to robić właśnie sami, czerpać z tego przyjemność. Coś mi przerwało, zapomniałam, o czym wam mówiłam. W każdym razie chyba o tych zainteresowaniach, tak? No to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że tak jak mówię, ja bym mogła robić bardzo dużo rzeczy i cały czas chciałabym robić coś nowego, niestety nie mam na to czasu. Ja uważam, że coś, do czego warto się odnieść, to jest bardzo ważne pytanie, które należałoby sobie zadać. Tak naprawdę w czym leży problem? Dlaczego na przykład, dlaczego niektóre osoby napisały mi, że ale fajnie, że spędzam ze sobą czas, ale fajnie, że potrafię coś tam robić sama, że ktoś ma z tym problem. Dlaczego? Z czego to wynika? Czy z tego, że naprawdę, nie wiem, czujemy się samotne i nie chcemy czegoś robić same, bo na przykład jesteśmy przyzwyczajone do tego, że zawsze jest ktoś obok? Czy dlatego, że nie mamy pomysłu? Czy dlatego, że same na przykład nie wiemy, co chcemy robić, więc decydujemy się na to, co,
co proponuje ktoś inny. To jest właśnie też dla mnie taki przykład, czasami kiedy wchodzimy na przykład w nowy związek z nowym partnerem, to się okazuje, że wszystko jest takie fajne, cudowne i my bardzo często przejmujemy też zainteresowania tej drugiej osoby, jakieś hobby, sposób spędzania wolnego czasu, przejmujemy to wszystko od niej i tak naprawdę zamieniamy właśnie to te nasze pasje, ewentualnie jakieś zainteresowania, czy nasz tryb, sposób spędzania czasu na właśnie cudzy tak naprawdę. I to jest dla mnie też jakby kwestia tego, kwestia do zastanowienia się tak naprawdę, czy my nie mamy swojego trybu, czy właśnie z czego to wynika tak naprawdę, no bo ja nie wiem, bo to jest dla mnie trudne o tyle, że ja wiem, co ja chcę w życiu osiągnąć, ja wiem, co mi sprawia przyjemność, ja wiem, jak ja chcę spędzać wolny czas, ja wiem, co ja powinnam robić na przykład i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu ktoś tego nie wie, czy ktoś lubi, jak mu się organizuje czas. No tak jak mówię, warto się też zastanowić właśnie nad tym, jak my często wychodzimy z propozycją, bo może wtedy się okazać, że tak naprawdę my nigdy nic nie zaproponowałyśmy od siebie, nigdy nie zaproponowałyśmy, nie wiem, wyjazdu, pójścia do kina, pójścia na spacer, wyjścia z psem, nie wiem, cokolwiek, tak? Że może to nigdy nie wychodziło od nas i zawsze czekamy właśnie, aż ktoś nam zorganizuje czas, co ja uważam, że nie jest dobre, dlatego że, no tak jak mówię, ja do tego podchodzę bardzo tak osobiście i dla mnie bardzo ważne jest to, żebym czas, który mam wolny, czas, który mam dla siebie, poświęcała na to, na co ja mam ochotę. Dlatego, że ja bardzo dużo pracuję, dużo czasu, nie wiem, zajmują mi dojazdy, rzeczy, które muszę zrobić, a wolałabym na przykład robić coś innego w tym czasie. Na przykład bardzo często, nie wiem, jeżdżę do Łodzi, jeżdżę do rodziców. I to jest też czas, który poświęcam właśnie na dojazdy, czy na takie rzeczy, kiedy no nie mogę robić na przykład nic innego, nie mogę jechać i czytać książki równocześnie, więc staram się też na przykład tak umilić sobie ten czas, żeby to nie był czas dla mnie zmarnowany. Ja wtedy na przykład słucham muzyki, albo bardzo często myślę, planuję różne rzeczy i ja tak działam. Jeszcze Wam powiem, dlaczego ja czasem wolę na przykład zrobić coś sama niż z kimś, bo to się może wydawać dziwne, bo jednak człowiek jest, wiecie, zwierzęciem stadnym i ja wiem, że chętnie spędzamy razem czas, spotykamy się i w ogóle, ale miałam kilka razy taką sytuację w życiu, że wiecie, zaproponowałam komuś coś, nie wiem, wyjście na spacer do kina, do teatru i po całym tym jakby wydarzeniu ja bardzo się stresuję takimi momentami, dlatego że, tak jak mówię, poszłam na przykład raz z koleżanką do teatru i widziałam, że ona nie jest zadowolona. Mi spektakl bardzo się podobał, a widziałam, że no jej może niekoniecznie, to nie jest sposób właśnie spędzania czasu taki standardowy dla niej. Poszła, bo nie miała co robić, ale żeby jej się podobało, żeby chciała specjalnie, żeby wybrała spektakl, no to już też niekoniecznie. I tutaj dla mnie pojawił się taki problem, że ja byłam bardziej zestresowana tym, że jej się nie podobało, że ja wybrałam tę sztukę, tak? Że ona musiała zapłacić za to pieniądze, że spędziła właśnie tam te półtorej godziny, powiedzmy. I nie do końca może była zadowolona, to nie był właśnie, nie wiem, jej wymarzony dzień. I dla mnie to jest właśnie tyle stresujące, że słuchajcie, ja wolę po prostu nie brać na siebie takiej odpowiedzialności, tylko wybrać właśnie coś dla siebie, pójść sama i wiem, że mi się będzie podobało, albo mi się nie będzie podobało, ale wiem, że zrobiłam coś, co chciałam i podjęłam sama swoją decyzję, więc dla mnie to na przykład jest bardzo ważne. I tak jak mówię, ja nikogo nigdy nie namawiam na siłę, bo wiem, że to nie ma sensu. Jakby ważniejsze dla mnie jest to, żeby każdy był zadowolony, a ja nie będę zadowolona naprawdę, jeżeli kogoś wybłagam, żeby ze mną gdzieś poszedł i nie będzie zadowolony na przykład, czy to w teatrze, czy w kinie, czy na jakiejś wystawie, czy gdziekolwiek. Bo jeżeli dla niego to jest zmarnowany czas, ja się będę tylko denerwowała tym, że jemu się nie podoba po prostu, że ja go namówiłam na coś, a tej osobie się niestety to nie podoba, więc ja wolę na przykład unikać takich sytuacji, dlatego jeżeli ktoś chce w czymś uczestniczyć, to bardzo chętnie, oczywiście możemy się umówić, a jeżeli nie, to nie ma takiego problemu naprawdę, bo to nie jest też tak, że a sama nie pójdę, nie, no to zostanę w domu lepiej, bo nie. No nie, tak jak mówię, mam mało wolnego czasu, ale mimo wszystko, kiedy wiem, że mogłabym odpoczywać, to jednak jak mam okazję zrobić coś innego, jak się dowiem, że jest na przykład jakieś wydarzenie w mieście, że coś akurat mogłabym zorganizować, to ja zawsze wybiorę to drugie, bo nie wiem, mam wrażenie, że może kiedyś, może w tygodniu odpocznę, może po pracy kiedyś się uda, może kiedy indziej. Ale tak, także nie wiem, czy powiedziałam Wam tutaj wszystko, co chciałam. Mam nadzieję, że ten filmik nie był za bardzo chaotyczny i nie był to jakiś bełkot, ale
Ja jak zacznę tak naprawdę o czymś mówić, o temacie, o którym lubię rozmawiać tak naprawdę, bo mnie bardzo interesują też właśnie takie relacje międzyludzkie, takie interpersonalne i ja lubię o tym rozmawiać, lubię na przykład czytać różne książki właśnie o takich relacjach, o ludziach, o różnicach, więc mnie to bardzo interesuje, dlatego ja lubię o tym rozmawiać. No ale tak jak mówię, mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcecie coś powiedzieć, coś dodać, powiedzieć mi jak wy macie albo cokolwiek, to będę wdzięczna tak naprawdę za komentarze. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jedyne chyba, co mogę wam poradzić, to jest też dobra rzecz, żeby właśnie zastanowić się, z czym mamy problem, dlaczego czasami rezygnujemy z czegoś, dlaczego wolimy na przykład czegoś nie zrobić, niż zrobić to samemu. I pytanie też jest takie, czy kiedykolwiek tak naprawdę zdobyłyśmy się na to, bo może to są małe rzeczy, których po prostu wcześniej nie robiłyśmy same i wydaje nam się to jakieś dziwne, bo zawsze robiłyśmy to z kimś, a może właśnie warto spróbować. Ja bym poradziła po prostu zastanowić się nad taką jedną drobną rzeczą i spróbować. Zacząć robić właśnie takie drobne kroki. Ja też nie mówię, że każdy ma robić wszystko samemu i spędzać czas samemu, bo to też nie o to chodzi, tak? Ja tylko jestem zwolenniczką tego, że jeżeli ktoś chce coś zrobić, ktoś ma jakieś marzenia, jakieś, wiecie, hobby, czy cokolwiek, to nic nie powinno go ograniczać. Jeżeli to nie jest, wiecie, coś, co robi komuś krzywdę, to ja uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy naprawdę robiły to same, bo tak jak mówię, jeszcze coś chciałam zauważyć, że dziewczyny, które na przykład mają problem z tym, że są same, tak, nie mają tego faceta, wydaje im się, że chciałyby właśnie wszystko robić z tym facetem i wszystko inne nie ma sensu. No i ja z jednej strony to rozumiem, ale tak jak powiedziałam wcześniej, no nigdy nie wiadomo, kiedy on przyjdzie, więc jeżeli ja mam teraz zmarnować 10 lat i siedzieć i czekać na kanapie, na tego, wiecie, rycerza z bajki, no to dla mnie to jest zmarnowane 10 lat mojego życia. A co więcej, tak naprawdę nawet gdyby on się zjawił, wiecie, może być idealny. Ale niekoniecznie to nadal będzie mężczyzna, przy którym będziemy czuły się dobrze, bo jeżeli my ze sobą nie czujemy się dobrze, to niekoniecznie przy nim też będziemy, bo to może być, wiecie, partner, który nam zapewni wszelkie rozrywki, który będzie organizował nam czas od rana do wieczora i będzie super, ale nadal możemy czuć się z tym źle, nadal możemy czuć się samotnie, dlatego że możemy mieć same jakieś pragnienia, o których na przykład nie wiemy, nie mówimy, nigdy się nie zastanowiłyśmy, a mi się wydaje, że każdy ma coś takiego, co chciałby zrobić. I mi się wydaje, że to jest kwestia też takiej otwartości na to, że możemy zrobić to same, że nie potrzebujemy dzielić tego z kimś, że jeżeli zrobimy to same, to będzie równie ważne, równie wartościowe i zrobimy to przede wszystkim dla siebie, bo tak chciałyśmy i nauczymy się czegoś. Nauczymy się po pierwsze siebie, po drugie spędzać czas, po trzecie tego, co nam sprawia tak naprawdę przyjemność, czy to był dobry wybór, czy nie, ale zawsze się czegoś nauczymy. I jeszcze jedna rzecz, to już naprawdę na koniec, bo nie chcę już przedłużać, ale to jest coś, co ja zrozumiałam też jakiś czas temu i ja uważam, że tak jest, bo nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to miało sens. W każdym razie ja jestem dla siebie najlepszą przyjaciółką. I wiecie, ja ze sobą spędzam najwięcej czasu. Jeżeli ja siebie nie będę lubiła, no to nic nie będzie dobrze tak naprawdę. I ja wychodzę z takiego założenia, że należy lubić siebie, akceptować i właśnie nie przejmować się wieloma rzeczami, wychodzić naprzeciw i sobie, i ludziom, i wszystkiemu tak naprawdę, co się dzieje. Bo tak jak mówię, jeżeli nie robimy nikomu krzywdy, to nie ma problemu, żeby robić naprawdę wiele rzeczy. I to już nie chodzi tylko o spędzanie czasu w samotności, czy właśnie z kimś, tylko jest wiele takich rzeczy, które możemy robić naprawdę. Bardzo ważne jest też dla mnie to, że na przykład to jest kwestia też dużej akceptacji i siebie, i tak naprawdę życia, naszych wyborów, i tego wszystkiego, co się dzieje, tego, co robimy. Bo jeżeli codziennie rano wstajemy niezadowolone, niezadowoleni z czegokolwiek, tak? Coś nam się nie podoba, to jeżeli nie możemy tego zmienić, albo z jakichś powodów nie chcemy tego zmienić, z jakichś powodów jednak jest dla nas to, na przykład, nie wiem, praca. Nie podoba nam się nasza praca, ale z jakichś powodów jest dla nas wygodna. Albo na przykład podoba nam się wynagrodzenie, ale niekoniecznie już obowiązki. I jednak chcemy tam zostać, ale biadolimy cały czas, nie podoba nam się, narzekamy. Ja uważam, że łatwiejszy, lepszy sposób jest zaakceptować tę sytuację, polubić tę pracę, bo wtedy wstajemy rano i lubimy tę pracę i nadal nam się podoba to, co robimy i nie robimy tego z niechęcią. A jeżeli już z samego rana wstajemy i coś nam się nie podoba, coś nam się nie chce od razu i jest źle, to cały dzień tak będzie wyglądał. Więc tak jest, myślę, w każdej sytuacji, że jeżeli, tak jak mówię, no nie mamy tego partnera i nie chcemy robić czegoś samemu, to jeżeli to zaakceptujemy, to będzie dla nas też o wiele lepsza sytuacja niż taka, że ciągle, każdego dnia wmawiamy sobie, że nie, że to nie jest to, czego ja chciałam, że ja czekam na tego faceta i będę tylko z nim robiła te cudowne rzeczy i cały świat, wiecie, odkrywała i zwiedzała, ale czekając na niego nie zrobię nic, nie kiwnę palcem i poczekam. No, także
Trochę się rozgadałam. Mam nadzieję, że nie zeszłam za bardzo z tematu, ale chciałam wam właśnie powiedzieć też jakby troszkę o takiej akceptacji siebie i o tym, że należy siebie polubić i wtedy wszystko będzie dobrze. I wtedy lubimy ze sobą spędzać czas, bo ja też się bardzo często śmieję, wiecie, że jak chcę porozmawiać z kimś inteligentnym, to rozmawiam ze sobą i no może to też nie jest zbyt dobre, może to zabrzmiało trochę zarozumiale, ale to sprawia, że wiecie, że dobrze się czujemy tak naprawdę. To też był taki trochę żart, tak? Ale nie można też do wszystkiego podchodzić jakoś za bardzo poważnie. I tak jak mówię, jeżeli nikogo nie krzywdzimy, to mamy prawo robić, co tylko chcemy. Jaki nie mamy pomysł na siebie, jakich nie mamy marzeń, na co mamy ochotę, to możemy to robić bez obawy tak naprawdę, co nam ktoś powie. Ludzie też mówią różne rzeczy, nie należy się tym przejmować. Naprawdę. Nawet ludzie nam bliscy bardzo często potrafią, nie wiem, zranić nas, nie rozumieć. To jest też, myślę, bolączka trochę tych czasów, że ludzie nie szanują siebie, nie szanują swojego zdania. Ale to już jest rozmowa na zupełnie inny temat. Dobra, będę kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Może trochę pojechałam, wiecie, z tymi tematami, ale tak jak mówię, no, chciałam wam coś powiedzieć. Mam nadzieję, że się udało wam coś przekazać. Tak jak mówię, spróbujcie coś zrobić, wyjść. Nie wiem, pójść pobiegać, pójść na spacer, pójść samemu do kina. Zobaczcie, że to nie jest takie złe. Ja na przykład zawsze, wiecie, jak ja chodzę do kina, to ja nie gadam. I tak nie rozmawiam w trakcie filmu. Więc co mi za różnica, czy będzie się działo obok mnie ktoś, czy nie, skoro i tak z nim nie rozmawiam. A kiedy wyjdę, to zawsze mogę do kogoś zadzwonić, komuś opowiedzieć, jak mi się podobało, czy cokolwiek. I nie ma takiej potrzeby, no. Ale może to też wynika z tego, że właśnie ja jestem taką osobą, że jak idę do kina, to idę coś robić. Jak idę na basen, to idę popływać, a nie sobie rozmawiać, więc może też warto zmienić na przykład nastawienie. Może warto też właśnie się zastanowić trochę nad tym, czego oczekujemy i w czym leży problem tak naprawdę. Bo to, że się mówi, że ale fajnie, że to robisz, ale fajnie, że tak spędzasz czas, to pytanie, czy ktoś też tak chce spędzać czas, bo może w ogóle nie chce, wiecie. Może komuś się podoba to, że siedzi i czeka, albo że nic nie robi i też jest zadowolony. Wiecie, no w tym też nie ma problemu, nie ma w tym nic złego, więc to jest tylko kwestia, uważam, wyborów, tego, na co się decydujemy, tego, czego chcemy. Ale im wcześniej zrozumiemy, że mamy prawo i możemy czerpać z życia to, co najlepsze, to jest dobre dla nas po prostu. I wtedy możemy coś zrobić fajnego dla siebie. Także ja wam radzę próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tego nie robimy i zacząć to robić po prostu. Także żegnam się już z wami po raz setny, ale tym razem ostatni. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę. Będę wiedziała, że takie pogadanki czasami są fajne. Otoczenie takie jest, jakie jest, dlatego że jest, tak jak powiedziałam, jest już 7 prawie, jest już ciemno, a tutaj jest inne miejsce, gdzie jest światło, więc tak to wyglądało. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. Ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!